Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy Wielką Sobotę. Za chwilę będą święta Wielkiej Nocy. I tak chciałem się trochę podzielić refleksją z Wami. No, mamy co roku te święta. W różnym terminie to przypada. Nie każdy może wie, ale to Wielkanoc wypada pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Czyli na przykład za rok będzie to 1-2 kwietnia. Rok temu też już było po Wielkanocy. W tym roku jest trochę później, a tak poza tym, no to co, poznałem w kolejnych nowych znajomych, poznałem tak tego, cały czas pasjonuję się koleją, cały czas interesuję się właśnie pogodą, burzami, cały czas poznaję ludzi, natomiast no jeszcze są takie przypadki, gdzie są tacy, którzy potrafią na przykład no, hejtować. Na przykład no, komuś przeszkadza to, że nie pracuje, że tam po prostu mam taką, a nie inną rentę, czy coś. To jest po prostu, ja cały czas powtarzam, to jest moja prywatna sprawa, ale niektórym to jeszcze nie zostało wbite do głowy, że tak po prostu nie wypada po prostu. Niektóre są to osoby młode, ale niektóre to są też starsze osoby. Czasem im odbija, jak sobie wypiją kilka piw. Przykładowo jakiś tam kolega z Inowrocławia lubi tak gwiazdożyć właśnie wtedy. A tak poza tym, no, jakieś były podróże w tym roku, ale to raczej nie koleją, tylko bardziej samochodem na zachód Polski. Poza tym dużo rzeczy sobie, powiedzmy, kupiłem różnych takich rzeczy, no takich przydatnych w domu czy na działce. Oczywiście niektóre z nich prezentowałem czy na Facebooku, czy na YouTubie. No nie każdemu może się to podobać, zaraz tam powiem, o renciarz już nie wiem, za pieniądze podatników. No to jest też takie głupie po prostu gadanie. Ja rozwijam swoje pasje, chcę ułatwić sobie życie. No. Tak naprawdę to ja nie wydaję teraz od razu tych pieniędzy z renty, tylko to już będzie spłacone za powiedzmy 3 miesiące w tej chwili, co tak kupuję sobie, tak wyliczyłem właśnie, że dopiero w lipcu to spłacam sobie, także też nie mogę powiedzieć, że tak na bieżąco. Troszkę mi się sytuacja poprawiła materialnie, ale nie jest prawdą, że mam 2000 zł renty, także też zwracam się z apelem do Was, żebyście przestali takie głupoty opowiadać, takie pomówienia. Nie, jest to takie głupie po prostu. Naprawdę niektóre osoby powinny pójść do spowiedzi, no już teraz już w zasadzie jest Wielkanoc, ale jest tak zwany okres spowiedzi wielkanocnej, to jest okres wielkanocny, kiedy można się jeszcze wyspowiadać. Także apeluję do pewnych osób, tutaj jest pod Szczecina, czy tu z Łowicza nawet, jest osoba, no, no i mająca ciekawe zainteresowania w Łowiczu, ale nie chcę za to się za bardzo zadawać, ale potrafię czasami coś napisać, naprawdę takiego głupiego, jakieś docinki, coś tam, zaliczę wpadkę, zdenerwuję się, coś powiem za dużo, od razu jest to wywlekane na wierzch. Chodzi o tam taką sytuację z pociągiem, że się szybko pociąg nagrać, pierwszy raz widzę pociąg, bo w Polegio szybko nagrać, tak się pospieszyłem, szybko kobietę przegoniłem, później wytłumaczyłem, o co chodzi oczywiście, ale tak troszeczkę gwałtownie zareagowałem, na szczęście tam nic nie wyzwałem tego, albo jakieś inne sytuacje, coś tego, od razu jest to opisywane, no to też jest takie coś, no, warto pewne rzeczy dla siebie zachować, a nie rozpisywać się, tak że tak mówię. Tak poza tym, no, tak to były takie moje małe orędzie wielkanocne, że warto być dobrym dla siebie, warto, no tego, ja też nieraz mam problemy takie, no, dobrze poszedłem do spowiedzi, bo już miałem takie sytuacje, że mam kogoś nie zatłukł wręcz. Bo już niektóre osoby dały się tak we znaki, że po prostu w któregoś razu to zacząłem wykrzykiwać, że coś się złego stanie. Na szczęście na policję nie zadzwoniłem, na szczęście tego nikt tego nie usłyszał, ale naprawdę było to tak no, nieciekawie po prostu. Także uważajcie co piszecie, bo u mnie jestem człowiekiem bardzo wrażliwym i boję się, że czasem, żeby jakoś odwetu nie zrobił. No. Nie wiem, spowiedź, ale później już jak mija jakiś czas od spowiedzi, znowu się pojawiają jakieś myśli. Nawet po spowiedzi też czasem potrafię być nerwowy. Ostatnio na przykład parę drobiazgów sobie w domu zniszczyłem, straty 40 zł.
Także, że mówię, jestem człowiekiem niecierpliwym, także boję się też podejmować pracę właśnie, bo czasami praca mi trochę rozdrażnia, powiem wam szczerze. Nie chciałbym po prostu, żeby po prostu przez to, że coś mi się nie wyjdzie i zrobię coś bardzo głupiego, więc czasem wolę tak jak jest. No, mam te dochody, mam. No fakt, że żeby ja miał te dochody, ktoś musi tam pracować, ileś tam osób musi tam składkę na ZUS odprowadzić i tak dalej. No, może po mnie na zewnątrz nie widać, że jakaś tam choroba czy coś, no ale chociażby biorę leki, które osłabiają zapał do pracy, także nie zawsze, nawet takie zwykłe sprzątanie zauważyłem, że też nie jest takim, nie jest to tak idealne, także nie jestem dokładny w tym, co robię po prostu i no, naprawdę proszę was, żebyście mnie nie zmuszali do tego czegoś, co nie czuję się zbyt mocny. Wolę jednak być mieć tą swobodę po prostu, a można powiedzieć taką małą pracę jakby wykonuję, pojadę na szlak, dowiem się, muszę pojechać na szlak, rozłożyć sprzęt i jakaś ciekawa lokomotywa, pociąg, ustawię sobie reklamy i to niektórym osobom też przeszkadza, że sobie trochę tam zarobię parę groszy, to jest tylko zwrot kosztów w zasadzie łącza internetowego i może sprzętu, który dość szybko się dosyć zużywa u mnie. Także mówię, bardzo was proszę, żebyście przestali robić jakieś docinki. Takie moje małe orędzie wielkanocne. A tak ogólnie tam wszystkim życzę wesołych świąt, dobrej pogody, chociaż nie zapowiada się najlepiej, smacznego jajka i wielu innych potraw wielkanocnych. I życzę, żeby zapanowała między nami tutaj zgoda, żeby wszystkimi było w miarę dobrze, żeby nie było takich konfliktów właśnie, o których wspomniałem. To naprawdę. Ktoś powie, no nie przejmuj się, olej to, tak, tamtego, ale ja jestem człowiekiem impulsywnym, ja w dzieciństwie właśnie byłem prześladowany i dlatego jestem po prostu zdziwiony, że w wieku niemalże 40 lat ktoś potrafi się zachowywać jak dziecko po prostu, obrażać. Trochę sobie to przypomina sytuację z nauczycielem, któremu założono wiadro na głowę, bo on sobie nie radził trochę ze stresem, nie potrafił opanować sytuacji w klasie. To podobnie jest ze mną, że czasami sam. To są pojedyncze, to jest kilka osób, dosłownie, bo większość jest w porządku, ale mówię, nawet te kilka osób i wywołuje czasami niebywałą wręcz agresję, ich zachowanie. Nie chciałbym, żeby przez takie czyjeś zachowanie, żeby coś zrobił złego, żeby odpowiadał chociażby za groźby karalne, czy jakieś tam, nie daj Boże, uszkodzenie ciała. Dlatego bardzo apeluję o to, żeby nie doprowadzić do takich sytuacji, gdzie będę się denerwował. Po prostu pewne rzeczy warto zostawić dla siebie, nie pisać tego, nie wypominać, zostawić dla siebie. Ja nikomu nie wypominam, że jest grubasem, że jest jąkałą, czy innym takim tego, ale chyba, że się zdenerwuje. Natomiast no, są osoby, które przeszkadza mój stan psychiczny, czy tego. No, nie chciałbym, żeby wreszcie tego zaprzestano. Tego wszystkim życzę z okazji tych nadchodzących świąt wielkanocnych, że po prostu, żeby była ta pełna miarę ta zgoda, że nie było konfliktów żadnych. Żeby było poszanowanie tutaj, żeby nie było żadnych nienawiści. Bo to może spowodować czasem właśnie nieciekawe sytuacje właśnie. Nie chciałbym, żeby tutaj nic złego się nie wydarzyło, żeby nie było jakiejś sytuacji, gdzie po prostu. Ja mam zawsze tego stracha właśnie. Ja sobie zadaję pytanie, co będzie za rok. I tak pierwsze zadaję pytanie, czy ja będę wolnym człowiekiem, czy nie trafię do jakiegoś, nie wiem, zakładu psychiatrycznego, więzienia, aresztu i tak dalej. Druga sprawa to jest właśnie sprawa majątkowa, czy się coś nie pogorszy. Czy nie zostanę okradziony i tak dalej, czy jakieś sytuacje się nie zdarzą, jakieś takie stresujące, czy przede wszystkim stan zdrowia mi się nie pogorszy, czy to się nie wydarzy, jakiś nie wiem, może zawał, czy tego. Ale ja mówię, pierwsza taka sprawa jest właśnie, czy ja będę człowiekiem wolnym, czy nie zrobię czegoś, co by spowodowało jakieś takie gorsze, spowodowało, że ludzie się ode mnie odwrócą, bo coś tam rzekomo zrobiłem za głupie słowo. Nie chciałbym tego zrobić. Naprawdę, teraz jestem po spowiedzi, jestem pozytywnie nastawiony. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek sytuacji doszło. Także bardzo was proszę, mówię przy okazji tych świąt, żeby tu nastąpiła pełna zgoda, żeby nie było tych nienawiści przede wszystkim. Także wszystkim życzę jeszcze raz wesołych świąt, dobrej pogody, mile spędzonego czasu w gronie rodzinnym i do usłyszenia.